Dzisiaj żegnamy płuca w Goczałkowicach Zdroju, które przez 2 tygodnie filtrowały tutejsze powietrze. Po tych kilkunastu dniach biała tkanina filtrująca pokryła się ciemnoszarym nalotem. To, co osiada na płucach, to wszystko znajduje się w powietrzu i to przenika do naszego organizmu, właśnie do naszych płuc, do naszego krwiobiegu. I często wydaje nam się, że nie śmierdzi, że smogu po prostu nie widać, lecz mimo wszystko to powietrze jest dla nas niebezpieczne. Zresztą widać to teraz namacalnie za mną, te wszystkie zanieczyszczenia. Dlatego naszym celem jest pokazanie ludziom, co wdychają i budowanie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza. Goczałkowice-Zdrój to pierwsza miejscowość uzdrowiskowa, która odważyła się na ten 2-tygodniowy eksperyment, dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni pani wójt za to, że zgodziła się na pobyt płuc. To naprawdę wyraz troski o zdrowie mieszkańców. Ja w pierwszej chwili chciałam podziękować Pszczyńskiemu Alarmowi Smogowemu za to, że ta instalacja znalazła się w gminie Goczałkowice-Zdrój. Myślę, że spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem i myślę sobie, że nawet gdyby jeden z tych mieszkańców, właścicieli budynków mieszkalnych wymienił starego kopciucha i ta akcja właśnie temu pomogła, to warto było. Myślę, że w Goczałkowicach robimy bardzo dużo dla dbałości o czyste powietrze, dlatego że mamy tutaj certyfikowaną stację badawczą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, więc wiemy naprawdę, jakie mamy to powietrze. Realizujemy program ograniczenia niskiej emisji w naszej gminie, to już właściwie trzeci etap, już właściwie jest zakończony. W ramach tych etapów wymieniliśmy już prawie 500 kopciuchów. Mamy w gminie punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych czystym powietrzem, który jest również finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na te wszystkie zadania pozyskujemy środki zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale również przeznaczamy na to środki własne gminy. Ta akcja była bardzo, bardzo fajna, gdyż dotarliśmy do szkoły, dotarliśmy do przedszkoli, również do przedszkoli niepublicznych. Dzieci się tu wspaniale zaprezentowały. Dziękuję za te warsztaty ekologiczne, które zostały zorganizowane. Myślę, że rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w gminie, podnoszenia świadomości mieszkańców. Za to Pszczyńskiemu Alarmowi jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ja chciałam się dołączyć do tych podziękowań kierowanych w stronę Stowarzyszenia Niedokarmiaj Smoga. Myślę, że jest to bardzo dobry sposób uwrażliwienia nas wszystkich na problem związany ze stanem naszego powietrza. Myślę, że też i zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest dbałość o jego jakość w takim naszym codziennie podejmowanych, że tak powiem, decyzjach. Każdy mieszkaniec, który ma możliwości, który ma taką potrzebę, to może skorzystać z dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania naszych gospodarstw. I sądzę, że za kilka lat właśnie te programy przyczynią się do tego, że no, nie będziemy już rozmawiać o problemie niskiej emisji w naszej gminie Goczałkowice, a to z kolei myślę, że będzie miało wpływ na ogólnie stan naszego zdrowia, na naszą ogólną kondycję i myślę, że tak jak pani wójt stwierdziła, jak za parę lat tutaj się u nas znów pojawicie, to stan tych płuc tutaj będzie o wiele lepszy.